wycieczka. Yeah, ja wszystko. Marta, Jarek. Marek, powiedz, gdzie jedziemy, bo ty. Ty wiesz, gdzie jedziemy. Bo nikt nie wie. Marot jest wiele, tu idziemy. Aha. Jest czego szpita. I potem bijemy tam graniami pod gacie Jana. Wchodzimy do takich przełęczy niżej. Mhm. Na górę, na gatki. Z gatki wracamy do reszki. Reszki bijamy. Tu będziemy pasem. Ciśniemy do podwórza, do Baranówki. Dało. Tak właśnie. To jest ten pasy, jest jeszcze opcja, żeby przejść na przełęcz w stronę tam strategii i wyjść do Baranówki od takiego jeziorka od góry. To by było fajne. Będziemy próbować. Za nami stacja polarna. Wszystkie anteny tutejsze. No idziemy. Godzina 9:30. Głęboko? Mega, to same uda. I ciebie po kolana. U mnie po uda. Trochę tak jest. Ja bym najchętniej po prostu waliła się. Ciepła nie jest. Przeprawa przez rzeczkę. Bez tego się nie obejdzie. A idziemy tam. Ale ciepła, co? Kiedy muszę się ostudzić. Dobra. To jest spoko opcja. Tak głęboko. Nie wiem, ale wsadziłem nogę w glony i tak wali, że dramat. Naszej wyprawy. Kierownik? Nie, nie, nie. Szef udział. Kierownik ekspedycji. Nawet wygląda na kierownika. Ja jestem z tych, co szefuje. Tam idziemy. A to jest Rado. Siema. Siema, to ja. Wycieczka. Wycieczka. Musimy wejść tam. Ale nie wiemy, czy tędy, czy inną drogą. Ale Arek będzie wiedział zaraz. Ja bym mu poszedł tu. Tutaj. Też bym atakował. Stamtąd idziemy. Tam na wprost jest gdzieś polska stacja polarna. Nie widać jej już. Stala! O! Ale zagaduje. Mogą tędy chodzić. Jesteśmy na podejściu całkiem stromym. Tam w oddali widać stację polarną. To jest zatoczka. Jedna, druga, trzecia. Potem czwarta, wielka. Przed nami Arek. Marta wspina się. I ja też idę. Jest! Dobra, wyłączam to, bo się nie da filmować. No zaraz będzie atak szczytowy. Tak? Wygląda blisko. To chyba nie to jeszcze. Szybszy brzmi, jest dwa kominiarki. Łe, brzmi strasznie. Ale damy radę.
Całkowicie w przypadku. O Boże, co to jest? Wow, co tutaj jest? Ale miejscowa. Gdzie na żyreni? Która godzina? Godzina 12. Jesteśmy na Rokiet Fielet. Tak, jeszcze? No, tamto. O rany. O no. Fajnie? Wow, mega. Najlepiej. Dobra, trzeba iść. Nie ma opierdzielania się. No, zeszliśmy stamtąd. Z Rokiet Fielet. Tak było właśnie. A kierujemy się dalej do Gaciana, na tamten szczyt kolejny, trochę wyższy. Przełęczą będziemy szli. No jest pięknie. Tutaj widać zatoczki wzdłuż wybrzeża. Kolejne na brzegu wyrzucone drewno, tak zwane driftwoody, tak się to tutaj nazywa. No i tak. Oksy od Majesty. Yes. O, fajnie. Fajnie jest, nie narzekamy. Trochę się wiatr podniósł, zaczęło wiać. I zimno jest w ręce teraz, co? Jest? Tylko troszkę. Tyle to tam nic. No, to idziemy dalej. Podejście ciąg dalszy. Teraz całkiem stromo. Tutaj śnieg sierpniowy jeszcze się utrzymał. Za nami dolina. Widać też stację. Tam za tym zboczem jest stacja. A my sobie podchodzimy do góry. Fajnie jest. No, to są pozostałości po lodowcu. Kiedyś tutaj był lodowiec, a znaczy jest jeszcze, ale została tylko resztka. Wytopił się. Czy jest tam taki jest? Czy to jest Arek? Za Arkiem jest jeszcze jeden kawałek. A tam Marta idzie. No. Dobra, jesteśmy wysoko. Prawie jesteśmy już na gaciach Jana. Jeszcze kawałek. Tu i tam jeszcze, ale już blisko. No i co? Potem musimy zejść tam z powrotem, gdzie widać jezioro. Tam mamy zostawione nasze bagaże. Pójdziemy dookoła wzdłuż tego jeziora, które teraz jest właśnie za tym szczytem, który tutaj widać. Potem będziemy szli tą tutaj właśnie doliną. Tutaj. Tędy. No i pierwszy plan zakłada, że obejdziemy tutaj całe te góry wszystkie. Tamtą dolinką się przewalimy na drugą stronę i tam gdzieś jest Baranówka, której nie widać stąd, ale jest jeszcze plan B teraz, żeby wspiąć się tutaj tym żlebem do góry i przeciąć te góry, żeby nie robić takiego wielkiego koła. To nam skróci drogę o parę kilometrów. Teraz mamy za sobą 10 kilometrów z buta. Gdzie jest Arek? A, jesteś, kurwa, się przestraszyło. Zniknął. Przyszliśmy stamtąd, ze stacji. Tam jest stacja polarna. A tutaj. Poszliśmy na Rokiet Fielet, czyli na ten szczyt właśnie tutaj. Z tego szczytu zeszliśmy. Tutaj dolinkami. Pod ten tutaj umierający lodowiec. No i teraz jesteśmy na prawie gaciach Jana.
fajnie, co? O, a tam daleko, tutaj, to jest lodowiec, który nazywa się Torel. Torelbren. Jest to największy lodowiec tutaj w okolicy. Proszę? Zobaczcie, co zrobię. Zrobimy wyższy wierzchołek. Yes! Yeah! Wariat. Nie spadnie tylko. Wystawały takie języki dwa i oni to nazwali gacie Jana, ale szczyt Jana jest gdzie indziej. To jest chyba albo ten, tam albo z tyłu? Ten. No. Tutaj jest ty. Hej. Ale fajnie w słoneczku. Jan Fielek, ten czy tam? No, a tam jest jeszcze... Jak on się nazywa? O, kanion. A, kanion! Tutaj. A tam są wyspy... Puchowe wyspy? Jakieś te, tam zakaz w ogóle zbliżania się. Pełno ptactwa na tamtych wyspach. Aha. I dopiero można po okresie lękowym tam sobie podpłynąć. To ciekawe. Żeby ich nie straszyć. Tempo całkiem niezłe. No jeszcze kawał drogi. Ogólnie do przejścia mamy. Teraz zrobiliśmy jakieś 11 km. Może 12. Łącznie. No idziemy teraz do jeziora, schodzimy do doliny, pójdziemy do jeziora i wzdłuż jeziora przełęczą, nie przełęczą, doliną, przełęczą, będziemy próbowali się dostać do Baranówki, czyli takiej mini stacji polarnej, niecałorocznej, no, podobno wypasik, jeszcze tam nie byłem, Arek był, fajnie był Arek? Zajebioza. No właśnie. Także tak. Dobra, dotarliśmy do naszego depozytu sprzętowego. Tutaj go zostawiliśmy, byliśmy tam, na tamtym szczycie. A tutaj płynie źródełko, a ja sobie odświeżam w nim. O! Moje o! Stopy. Woda z lodowca to jest oczywiście. O! No i to powinno sprawić, że dalsze 10 km, które musimy przejść, pójdzie łatwiej, mam nadzieję. Ale boli. Ła, kur... Za zimna jest. Ale lodówa. Kolejny etap. Na wielkich głazach porośniętym gęstym chem. Kurew. Zezrew. Ale na beznadzieja. Marta mówi, że jest beznadzieja. Ja potwierdzam, idzie się kurde fatalnie. Musimy dojść do końca tego jeziora i tam w przełęcz się potem wpierniczyć. Kawał drogi jeszcze. W drogę. No i następny etap. Czyli jesteśmy przy brzegu jeziora Rew. Tutaj też prowadzi się badania hydrologiczne. Buka tutaj przypływa łodzią. Łódka jest tam, już jej nie widać. Taka mała, niebieska. Nie będzie ich widać już teraz. No i ciupiemy sobie wzdłuż brzegu do przełęczy. Lekko nie jest, bo jest strasznie trudny teren. Takie wielkie kamerdolce. Przede mną Marta. Uhu. Z przodu daleko Arek ciśnie jak wariat. No, jak kozica. No. No, przeszliśmy przez rzekę. Zmęczyłem się trochę, jestem zmęczony. A tam Arek jest. I też będzie przechodził przez rzekę. Arek jest totalnym sercem. Dlatego tak. Jesteśmy w przełęczy Gang Basen. Basen? Gang Basen. Aro tutaj idzie też. Przed nami pomarańczowy mech. Za nami wyczerpująca droga przez rumowisko, głazowisko. A teraz kropi deszcz. Idziemy tam dalej.
Zastanawiamy się tutaj nad tą opcją, ale chyba się nie skusimy. Po kamykach. Idziesz sobie, idziesz. A tutaj są skały ruchome. Ruchome skały. Dziwne. No nie miękko. Wow. Ciągają. No i sytuacja teraz jest taka, że dotarliśmy do lodowca. Właśnie Marta z Arkiem na nim stoją. Tutaj jest jezioro podlodowcowe, bardzo mętne, bo woda, która płynie tutaj, jest mętna. A tutaj jest lodowiec. Jego resztki. Tam u góry też jeszcze troszkę zostało. No. I tu jest odrobinka, ale zasypana już i ledwo zipie ten lodowiec. Tutaj on wchodzi do jeziorka mętnego, a tutaj Marta robi mu zdjęcia. Tak. No. O, widzisz, teraz się uśmiechnął. A. Zdjęcia. Tam sięgasz. Tak. Przeszliśmy przełęcz gangbasen. Nogi mi wchodzą już do dupy trochę. Stopy bolą. Jak? Gangbasen. Przełęcz gangbasen pokonana. Idziemy do tundry teraz tam. Kiedyś tam szedłem do Hetewiki już. Było całkiem fajnie, więc tam będzie na pewno lżejszy teren do marszu. No i co, musimy okrążyć te tutaj wszystkie góry dookoła. Wpiździet drogi. I gdzieś tam czeka na nas nasza Baranówka. No. Tam lodowiec u góry jeszcze widać. A tu Aro. Ile masz na blacie? O właśnie, to fajne do wróżka. Tylko 2 kilometrów nie jest zapisanych. Tak, tak. Bo było na stopie. 16.40 dodać 2 km, 18.40. Przyszliśmy dziś 9 rano. Traski. No to tempo nie jest jakieś super, nasze tempo nie jest super, ale trzeba wziąć pod uwagę, że szliśmy po górach, czy czwarte trasy. Po kamerdolcach. Były jeszcze odpoczynki, żarcie. No. No idziemy dalej w każdym razie. No tu jeszcze taka ciekawostka, że ten teren tutaj zasypany to jest lodowiec ciągle, który się ciągnie stamtąd aż tam, aż tutaj, tutaj, tutaj i tutaj jest jakaś, nie wiem, albo jaskinia, albo mała studnia lodowcowa, coś takiego. Pod kamieniami zasypane. Bardzo to ciekawe. O, znaleźliśmy trupa. Kopytkami. Z kopytami. 2 kopytka. Możesz sobie na przykład wziąć na pamiątkę zamiast poroża. Kopytko. Ja myślę, że on zginął. Tak, on spadł stamtąd. A potem go dojedzono. Mogło tak być, no. No jest decyzja. Pójdziemy do brzegu teraz. I tundrą. Do Hetewiki i z Hetewiki do Baranówki. No. Nogi nas bolą już trochę. Zeszliśmy już prawie, że do samej tundry i w ogóle to dzisiaj jest wyjątkowa data. Jutro w zasadzie. Jutro jest data wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy zakończy się dzień polarny na Arktyce. Nie, jutro masz ostatni raz dzień polarny. No. I zajdzie słońce jutro po raz pierwszy na godzinkę. I w ogóle jest jeszcze jeden myk, że to słońce zajdzie i tego samego dnia zajdzie jeszcze raz, więc to będzie doba, w której słońce zajdzie 2 razy. No, trochę się już przyzwyczaiłem i czasami zapominam, ale zobaczcie, jak tutaj ładnie. Naprawdę ładny myk. W ogóle cała ta kraina i krajobraz tutaj jest piękny.
Mnie tylko denerwuje, że znowu trzeba po kamieniach iść. W ładnym miejscu. Nie mogę wytrzymać. Ja też. Naprawdę. Godzina 21. Idziemy dalej, wyszliśmy już z gór. Idziemy po tundrze. I przed nami Hettewika. Hettewika. Tam jest... Jest za daleko i za mało. No, my sobie dreptamy do Hette, a potem przebijamy się do Baranówki, więc jeszcze jakieś... Może 2 godziny max. Więc dotarliśmy do Hetewiki. Tutaj jest chóz z 1905 roku. Ma ponad 100 lat. Początkowo ta chata to był domek wielorybników. Tutaj stacjonowali wielorybnicy i oprawiali wieloryby, pozyskując z nich tran. A teraz to jest chóz traperski. Można tutaj wejść, zatrzymać się, schronić. Byliśmy tutaj już kiedyś i w środku jest księga wpisów. Są tutaj ludzie, którzy na przykład spędzają tutaj tydzień, patrząc na zorzę polarną, której ja tutaj nie zobaczę, ale oni pewnie zobaczą. Piękny zachód słońca na niebie się kroi. A tutaj jeszcze wam pokażę kości wieloryba. O, te tutaj. To są żebra wieloryba. Jesteśmy jakiś kilometr od naszego celu, od Baranówki. Za mną idzie Marta. Wokół latają bernikle i gąski, i kaczki. Tutaj jest jeziorko i piękna góra za nią, a Marta puszcza kaczki. No wiadomo. Uwaga. 3, 2, 1. Brawo! Powiedz. Wiadomo, z kim się zadaje. No i oczywiście Arek, vloger. No i ukazała nam się wreszcie chata. Tam. Daleko z tyłu, to do niej idziemy przez już 12 godzin. No. Arek tutaj zauważył spektakl kolorów na rozlewni. Proszę Państwa, dotarliśmy do Baranówki. Bardzo ładne miejsce. Piękne góry tam z tyłu. Tutaj zachód słońca. Prawie, że jutro będzie zachód, dzisiaj jeszcze nie zajdzie. No i piękna Marta tutaj też jest. Zobaczcie, jaka ładna. Proszę. Wstydzi się. Ucieka jak renifer. To nie był komplement. Tak wygląda podejście. Tutaj jest Marta, która będzie przechodzić jako druga. Tutaj rwie się potok. Tak oto, Spitsbergen, cudowny, i Baranówka piękna. Dotarliśmy do kolejnej chaty. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Stacja Polarna imienia Stanisława Baranowskiego. Tak właśnie. Skrzynia drewna. Rumień. Jutro się tu okąpię, obiecuję. Stopami swoimi. Się leje, czy na... Koniecznie. Nie, a wody się bierze. Ja w ogóle nie zrobiłabym już w ogóle żadnego kilometra więcej. Ja dzisiaj też. Tak mi już pieką stopy. My też. Chcecie zobaczyć, jak tam jest? Sam chcę zobaczyć, jeszcze tam nie byłem nigdy. Jezus, jak mi wszystko boli. Przeszliśmy kawał drogi po górach dzisiaj, naprawdę. Piękny tutaj salonik, super koza, drewno,
Kuchenka i dużo wody, zajebiście. To jest spanko. Super spanko. Zaraz pozwiedzamy dalej. Widok na piękną czerwoną górę. Ostatnie dni, kiedy słońce oświetla Arktykę przez całą dobę. Ładnie. A to ja. A tu Radzie sobie siedzi. Odpoczywa. Z pełnym brzuszkiem. Na miękkiej sowce. Jaro. Jaro, alo. Jaro wygląda teraz jak ta wróżka z Piotrusia Pana, która za nim fruwała. Tak wyglądasz na nagraniu. Cyk, piecyk. Pierwsza 05. Taki zachód słońca. Znaczy nie, to nie jest zachód. Jutro będzie zachód tak naprawdę. Dzisiaj jest ostatnia noc, kiedy zaświeci słońce, a jutro ono zajdzie. Dzisiaj jest ostatni dzień polarny. No. No. Chodź, bo sam jest jak będzie. To będzie nasz ostatni dzień polarny ever w ogóle. My zapytamy z pierwszego zachodu. Jesteśmy w Baranówce. Tutaj ona jest. Przy rzeczce. No i tak. No, no, jest kozacko. No, spędziliśmy noc w Baranówce. Teraz staliśmy całkiem niedawno i zjedliśmy śniadanie. Teraz pora sprzątania, ogarnięcia chaty. Trzeba wybierać się w drogę powrotną. Mamy do przejścia jakieś 20 km. Także kawałek jest. Marta myje gary. Rzepę. Ja asystuję z giwerą. Byłem już sztucer. No i tak, pilnujemy, czy nie ma tu jakichś niedźwiedzi. Bo one mogą się tu czaić. To była piękna noc w Baranówce, która już się skończyła. Jest godzina 16. Spakowaliśmy się, posprzątaliśmy po sobie i ruszamy dalej w górę przez przełęcz. Marta mi właśnie zapina karabin do plecaka. Coś nie wychodzi. Może zdejmę ten plecak, co? Jest? Siedzi? Dobra. Dobra, ja będę kontrolował, jak się będzie obsuwać to. Taka fajna Baranówka. Stamtąd idziemy, a kierujemy się tam do przełęczy kolejnej. Tak, a tam nad górami są lenticularisty, zobacz. Takie falujące górki. Pani meteorolog i jej zboczenie. Aha, faktycznie. Fajne, nie? No. Podoba ci się? No, jaram się. Tam idziemy. Kiedy to się stało? Minęło już 3 miesiące prawie od tego tripa. Ja jestem w lesie, już w domu, w Bieruniu. A wtedy nocy już rozładowały nam się wszystkie baterie. Mieliśmy co prawda ze sobą powerbanki i mogliśmy podładować akumulatory w tych kamerach. Ale stwierdziliśmy, że chcemy już jak najszybciej wrócić do stacji. Byliśmy zmęczeni i po prostu cisnęliśmy czym prędzej do stacji polarnej. No i co? Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wytrwały do tego momentu. Podziękowania dla Was i zapraszam na inne moje media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, na YouTube'a. Można subskrybować, można klikać follow, można dawać lajki, wszystko można. No i najważniejsze co, to zapraszam Was na
zdjęcia do rando foto. Jestem tutaj na miejscu, także gdyby ktoś coś potrzebował, to wiecie co robić. Przy okazji zapraszam też na spotkanie podróżnicze, które odbędzie się w osiedlowym domu kultury Zasole w Oświęcimiu 17 listopada. Tam będzie okazja posłuchać trochę więcej o Spitsbergenie i o wyprawie polarnej. No i w grudniu albo styczniu będzie też okazja do spotkania się w Warszawie, gdzie zapraszam do kawiarni Południk Zero. Tam również będę miał wielką przyjemność poopowiadania trochę o Arktyce. Pozdrawiam serdecznie. Elo!